Szanowni Państwo, dzień dobry, nazywam się Grzegorz Górecki, jestem adwokatem. Na prośbę Zachara Zawadzkiego chciałbym rozwiać wątpliwości, które Państwo mu zgłaszają w zakresie dotyczącym skuteczności grzywien, mandatów, które nakłada policja za naruszanie zakazu przemieszczania się. Tutaj w pierwszej kolejności należałoby zacząć od tego, że swoboda przemieszczania się jest jednym z podstawowych praw obywatelskich i to prawo zostało określone w artykule 52 Konstytucji. Ten sam przepis mówi nam o tym, że wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą być wprowadzone przepisem rangi ustawowej. To po pierwsze. Po drugie, artykuł 92 Konstytucji mówi o tym, że uprawnione organy mogą wydawać rozporządzenia na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego. To znaczy, że nie można regulować rozporządzeniem kwestii, które wykraczają poza te ramy przewidziane w delegacji ustawowej. I jak to się ma do skuteczności grzywien nakładanych przez organy policji na podstawie tego rozporządzenia z 31 marca 2020 roku, która wprowadza obowiązujący zakaz przemieszczania się po kraju? No, po pierwsze trzeba wskazać, że każdy sąd, do którego trafi taka sprawa, będzie mógł dokonać we własnym zakresie oceny zgodności tego rozporządzenia z przepisami wyższej rangi, czyli z ustawą. Będzie mógł zbadać, czy to rozporządzenie zostało wydane w ramach delegacji ustawowej i czy nie narusza ono jeszcze aktu prawnego wyższej rangi, w zasadzie podstawowego, czyli konstytucji. I w tym zakresie trzeba wskazać, że specustawa z dnia 2 marca 2020 roku, na mocy której zostało to rozporządzenie wydane, no wskazuje, że w drodze rozporządzenia można ograniczyć sposoby przemieszczania się, a nie można ograniczyć przemieszczania się w ogóle. Dlatego w mojej ocenie to rozporządzenie zostało wydane z przekroczeniem tego ustawowego upoważnienia. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli sędzia podzieli to stanowisko, które przedstawiłem przed chwileczką i dojdzie do wniosku, że rozporządzeniem nie można ograniczyć możliwości przemieszczania się po kraju, to może uznać, że takie rozporządzenie go nie wiąże, nie będzie go stosował i odmówi ukarania na jego podstawie. Mam nadzieję, że moja wypowiedź i moja opinia rozwiała tutaj Państwa wątpliwości. Oczywiście nie zachęcam do łamania tego zakazu przemieszczania się i do ograniczeń, które obecnie obowiązują, gdyż w mojej ocenie oczywiście są one ze wszechmiar słuszne i jeżeli przyczyni się to do poprawy ogólnej naszego zdrowia i zapobiegnie jakimś negatywnym skutkom w tym zakresie, to należy się ich trzymać. Wskazuję jedynie taką analizę prawną, która moim zdaniem tutaj, no, że tak powiem, obnaża pewne braki legislacyjne w zakresie no, formy i procedury, w jakiej te ograniczenia zostały wprowadzone. Państwu dużo zdrowia życzę. Dziękuję uprzejmie.